A we wszystkim, z tej strony Pio. Wiem, że trochę mnie nie było, nie było mnie parę dni, bo musiałem szybko przenieść się do innego wymiaru, bo jeden z moich klonów zaczął rozrabiać i chciał przejąć władzę nad światem, ale już spokojnie wróciłem, widzę, że poczekaliście, mimo że w tym wymiarze chyba minęło trochę więcej niż parę dni, ale trudno, wracam i mam dla was bardzo dużo nowych wieści. Po pierwsze, udało mi się zebrać w końcu hajs na nowy komputer i przez to teraz 24 godziny na dobę gram w Dead by Daylight, więc fajnie. Po drugie, moje alter ego Dio nadal chce mnie zabić, gdzieś się tutaj szwenda pewnie. A po trzecie, temat dzisiejszego filmu, czyli fakt, że Dr. Bright oficjalnie odszedł z fundacji SCP. W zasadzie to nie tyle, co odszedł z fundacji SCP, ale zrzekł się stanowiska administratora. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle doktora Brighta. Przypomnę wam, kim jest ten człowiek. Fundacja SCP jest witryną, na której ludzie od prawie 13 lat piszą opowiadania na temat niestworzonych rzeczy tej tytułowej właśnie fundacji SCP, organizacji, która zajmuje się zabezpieczaniem świata anomalnego przed ludzkością. I dr Bright, aka Duckman, aka nie wiem jeszcze jak się go nazywa, był jednym z pierwszych, którzy rzeczywiście włożyli całe swoje serce w to uniwersum i napisali ogrom opowieści, ogrom raportów SCP, które teraz są klasykami, między innymi SCP-963, SCP-590, SCP-1004, tak, to jest najpotężniejsze SCP, jakie istnieje. Oprócz tego napisał niezliczoną ilość opowiadań, a ponadto rozwinął jakby kanon, całą fabułę rodziny doktora Brighta. Dr. Bright jest nie tyle samym autorem, ale również jego postacią. Duckman stworzył postać doktora Brighta, która jest znana najbardziej z listy rzeczy, których dr Bright nie może robić w fundacji SCP i która kreuje go na takiego śmieszka, który praktycznie może wszystko i nikt mu nie może nic zabronić. Więc ludzie najbardziej znają go z tej super śmiesznej historii, że dr Bright napieprza jaszczurkę piłami łańcuchowymi. Ale jest też druga strona doktora Brighta, czyli strona zniszczonego człowieka, który ma rozbitą rodzinę i który na co dzień boryka się z problemami nieśmiertelności, tego, że jego ludzie giną za niego, a on nie może nic z tym zrobić. Ten dualizm naprawdę przyciąga ludzi do tej postaci, do dzieł Duckmana i do dzieł innych ludzi, którzy tworzą na podstawie jego dzieł. Oprócz bycia samym Brightem, Duckman zasłynął też rozwinięciem fabuły tak zwanej fabryki, czyli organizacji, o której tak naprawdę nic nie wiadomo, ale istnieje sobie gdzieś w uniwersum fundacji i tworzy hurtowo anomalne obiekty. Ten nurt został nie tyle co zapoczątkowany, ale bardzo rozwinięty właśnie przez Duckmana, przez jego opowieść SCP-001, fabryka, a także przez wiele obiektów, które miały być niby tworzone przez fabrykę. Dla mnie to jest niesamowite, że Bright samymi tymi opowiadaniami, samymi tymi artykułami SCP potrafił zarysować nam, czym jest fabryka. Mimo że tak naprawdę nie wiemy o niej nadal nic, to wiemy, że jest tajemnicza, wiemy, że tworzy dużo obiektów i wiemy, że jest niebezpieczna. I to właśnie przekazuje nam Duckman w swoich opowiadaniach, na przykład 12 opowieści o fabryce, którym to Rada O5, czyli najwyższa rada Fundacji SCP, opowiada zmyślone historie o tym, czym może być fabryka. To jest momentami przekomiczne, momentami przerażające, ale przede wszystkim świetnie się to czyta i widać kunszt, widać zdolności, które posiada Duckman, posiada dr Bright. Dołączył do wiki Fundacji SCP 20 października 2008 roku, czyli no mniej więcej wtedy, kiedy wszystko to zaczynało rozkwitać, zaczynało się dopiero budować i praktycznie nikogo tam jeszcze nie było. Ale on był od samego początku i on pompował, rzeczywiście dawał całe swoje serce w to, co się tam działo. I to widać, bo teraz to odkrywamy i teraz ja przedstawiam wam jego dzieła, jego historię i naprawdę jestem dumny, mogąc przekazywać wam to, co on napisał, czy to 12 lat temu, czy nawet niedawno. W każdym razie, miesiąc temu, 3 maja, dr Bright, aka Duckman, aka Admin Bright, stwierdził, że odchodzi. Dlaczego? Przekonajmy się sami. Przeczytam wam teraz całość postu zatytułowaną Odejście doktora Brighta, napisaną właśnie 3 maja 2020 roku. Cześć przyjaciele. Prawdziwe życie jest stresujące. Mam wrażenie, że na witrynie cały czas toczymy te same walki, tylko że z nowymi ludźmi. Siedzę w tym od ponad dekady, ale w ciągu ostatnich 4 lat napisałem ile? Z jedno opowiadanie? I choć znam wielu z was, większość tych, których znałem dobrze, od lat już tutaj nie ma. Wszyscy idą dalej, prócz mnie. A teraz ja. Jestem zmęczony. I odchodzę. Nie mam pojęcia na jak długo, czy wrócę jeszcze w odwiedziny. Kto wie, może dostanę inspiracji, by na nowo pisać. Ale zostawiam wszystkie IRC i czaty dla personelu. I do zobaczenia później.
Może. Ludzie wiedzą, jak mnie złapać, jeśli będzie taka potrzeba. Chcę wam powiedzieć, że kocham was wszystkich i jestem z was dumny. Jeśli kiedykolwiek będziecie mnie potrzebować, będę tutaj. Widziałem, jak ta strona zmienia się z marnego jądra szumowin i łajdactwa w miejsce, w którym ludziom naprawdę zależy. Przykro mi, że więcej osób nie dostrzega tej pracy, krwi, potu i łez, które wkładacie w to miejsce. Idzie wam niesamowicie. Jesteście niesamowici. Trzymajcie tak dalej. Nigdy nie bójcie się zmieniać i rozwijać. Bright. Bez odbioru. Dalej posypała się fala podziękowań, fala naprawdę wielkiej wdzięczności za całą pracę, którą włożył, czyli to, na czym spędziłem pierwsze 5 minut tego filmu. Ale widać rzeczywiście, że ludzie traktują go jako legendę, bo mają za co. Mają za co naprawdę. I mimo, że rzeczywiście w ciągu ostatnich 4 lat od 2016 roku Bright stworzył tylko 14 artykułów, z czego tylko jeden to obiekt SCP, a od 2018 roku napisał tylko 2 opowiadania, Gods of the Waste i Quality Family Time, przy czym to drugie rozwija, zdaje się, motyw Serry Argent, czyli członkini rodu doktorów Brightów, znaczy nie doktorów, po prostu Brightów. I mimo, że to jest trochę przykra informacja i że to jest trochę przykry czas, ludzie czasem nie zdają sobie sprawy, jaki nacisk jest na osoby, które tworzą coś w internecie, tym bardziej, jeżeli tworzą to dla własnej przyjemności. Cieszę się, że Bright podjął taką decyzję i że odpoczywa sobie, a może kiedyś rzeczywiście wróci. Naprawdę, jeżeli chodzi o moderację i administrację Fundacji SCP, jest ich od groma. I jest w administracji dość dużo osób, które nie są aktywne albo pojawiają się raz na ruski rok. I będę teraz w sumie wymieniał tylko osoby, które najbardziej znam z takiej starej gwardii, najbardziej rozpoznawalnej, piszącej najbardziej takich charakterystycznych opowiadań. W aktualnej administracji mamy na przykład doktora Klefa, który też nie jest aż tak aktywny. Mamy doktora Mana, który aktualnie pełni rolę głównego administratora. Mamy Rogeta, mamy The Deadly Moose czy Zyn. Wszystkie te osoby kiedyś włożyły naprawdę kawałek całego siebie w tą stronę i to widać, bo te imiona są rozpoznawalne i naprawdę czuję się dumny, mogąc odkrywać jakby nową epokę literatury, całkowicie nowy świat, który ma własne legendy i bohaterów. I naprawdę ogromnie fascynuje mnie czytanie nowych skipów i nowych opowiadań i mogę się uśmiechnąć i powiedzieć, hej, znam tego autora. I to przywołuje taką piękną nutkę nostalgii, nutkę tego śmiesznego ukłucia w sercu, bo mimo, że w sumie nie udzielam się tutaj prawie w ogóle, jedyne co robię to sam czytam i potem opowiadam wam, co przeczytałem, to jednak czuję się jak część czegoś większego. Część czegoś, co żyje od lat. I wy również możecie oczywiście tak się poczuć. Również możecie być częścią tego wszystkiego i jesteście. Czy to oglądając te filmy, czy czytając na własną rękę. Naprawdę zachęcam was do czytania, do oceniania artykułów, czy to na angielskiej filii, czy na polskiej, bo polska filia jednak potrzebuje nowych użytkowników, potrzebuje ludzi, którzy rzeczywiście będą to czytać, będą to oceniać i komentować. Tak więc teraz szczególnie warto sobie przypomnieć artykuły Duckmana, doktora Brighta. Kto wie, może kiedyś wróci. Warto tutaj przypomnieć sobie pewnego człowieka zwanego administratorem, czyli jedną z najbardziej tajemniczych osób na SCP Wiki. Też swego czasu pojawiła się na początku, założyła całą SCP Wiki w obecnej formie, a potem nagle zniknęła. Kim jest administrator? Tak jak pewnie widzicie, administracja angielskiej SCP Wiki ma dość dużo administratorów, ma sporo moderatorów, operatorów jeszcze więcej, a młodszego personelu od groma. Ale jest ktoś, kto się wyróżnia i kto był od samego początku i tak jak mówiłem, założył to wszystko. Jest nim administrator. Jest nim osoba, o której jest tak naprawdę bardzo dużo wspomniane na SCP Wiki, bo tak naprawdę do niego kierowane są wszystkie raporty SCP-001, ale tak naprawdę nie wiadomo, kim on jest. Pod postacią administratora kryje się człowiek zwany Fritz Willy. I jest to człowiek, który przeniósł platformę fundacji SCP ze wcześniejszej platformy hostingowej na aktualny Wikidot. Więc jest to osoba, której zawdzięczamy tak naprawdę to wszystko. I on swego czasu musiał zniknąć, borykał się z paroma problemami, między innymi walczył z nowotworem i po jakimś czasie wrócił. Praktycznie po 5 latach nieobecności administrator Fritz Willy wrócił jak gdyby nigdy nic. I nie mógłbym sobie wyobrazić bardziej radosnego spotkania niż dziecko, jakim była dla niego Fundacja SCP i jego ojciec, administrator Fritz Willy.
Fritz Willi to człowiek, który napisał wiele z pierwszych, naprawdę takich pierwszych obiektów SCP. Między innymi Cassie, SCP-085, a także wiele obiektów, które są teraz zarchiwizowane, ponieważ nie są, jakby nie podlegają standardom tego, co teraz aktualnie widzimy na SCP-Wiki. Czyli między innymi SCP-029, SCP, pierwsza inkarnacja SCP-069, albo SCP-192, których aktualnie nie znajdziemy na SCP-Wiki, ale znajdziemy gdzieś w internecie ich pierwsze oryginalne wersje. Właśnie autorstwa administratora, Fritz Williego. Aktualnie konto administratora i drugie jego konto, Fritz Williego, znajdują się w sekcji nieaktywnych administratorów wraz z takimi legendami jak Dr. Gears, który ostatnio też borykał się z nowotworem, Cain Pathos Crow, od którego mamy m.in. SCP-073 Caina albo SCP-076 Abla, czyli naprawdę znowu legendy tego wszystkiego, osoby, które można naprawdę szczerze nazwać herosami całej tej witryny. A teraz w szeregi byłych członków personelu dołączył również Dr. Bright. Może kiedyś powróci tak jak Fritz Willi, może kiedyś przywita się, może kiedyś się uśmiechnie. Naprawdę popłynie mu łezka, ponieważ zobaczy, że to miejsce nareszcie jest tym, o czym kiedyś marzył, żeby było. Jest miejscem, które jest największym projektem pisarskim w internecie i które naprawdę dosięgło do jego ambicji. A póki co mamy ogrom czasu, żeby móc eksplorować to, co było, jest i będzie na SCP-Wiki. Tak więc, dopóki jesteście ze mną, to ta podróż będzie o wiele przyjemniejsza. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.